Kraków. Kraków to najbogatsze pod względem historycznym i architektonicznym oraz w zabytki kultury polskie miasto, które w roku 2000 zdobyło miano Europejskiej Stolicy Kultury. Na każdy miesiąc roku przypada jakiś festiwal lub inne wydarzenia artystyczne. W mieście należącym do Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO liczbę zabytków ocenia się na 6 tysięcy. Jest tu ponad 40 muzeów i wiele uczelni wyższych. Przez 500 lat Kraków był stolicą i siedzibą władców Polski i do dziś pozostał centrum życia naukowego oraz artystycznego całego kraju. To 800-tysięczne miasto rocznie odwiedza sześciokrotnie tylu turystów, a liczba osób podziwiających zachowane w nienaruszonym stanie średniowieczne centrum miasta oraz zamek stale rośnie. Mający unikalny charakter Wawel, podobnie jak praskie Hradczany, czy też kompleks zamkowy w Budzie, reprezentuje historię całego kraju. Wznoszące się nad Wisłą 25-metrowe wzgórze otoczono murami obronnymi. Pod ich osłoną wzniesiono pałac i katedrę. Na wynoszącym się ponad okalające rzekę bagienne tereny wzgórzu już 1000 lat temu żyli ludzie, których od nazwy rzeki nazywano Wiślanami. Pierwsze kościoły stanęły tu w X wieku, kiedy dynastia piastowska ustanowiła tu biskupstwo. Kolejni władcy z tej dynastii nakłaniali swych poddanych do przyjęcia chrztu. Ustanowili podstawy silnego państwa polskiego. Wprowadzili jednolitą administrację w całym kraju, a władzę rozciągnęli na sąsiednie terytoria. W ślady Mieszka poszedł jego syn Bolesław Chrobry, potem wnuk Mieszko II. Pierwsza koronacja na Wawelu odbyła się w roku 1320, kiedy na głowę Władysława Łokietka włożono koronę we wzniesionej wówczas trzeciej katedrze na Wawelu. Pałac Królewski został zbudowany 200 lat później. Z powodu konfliktów z cesarzem rzymskim narodu niemieckiego już Bolesław Chrobry zaczął fortyfikację terenu. Drewniano-ziemne budowle w XIV wieku zastąpiono wysokim kamiennym murem z wieżami i basztami, w których poza schronieniem straży mieściło się także więzienie. Rozkwit grodu zamkowego przypada na wiek XVI. Zygmunt Stary przekształcił Wawel w jedną z najbardziej bogatych i najpiękniejszych rezydencji królewskich Europy. Renesansowe budynki sławią dzieło rąk pracujących także nad pałacem budzińskim węgierskich i włoskich mistrzów. Jako kruszywo wykorzystano wydobyty w Karpatach marmur. Wawel był siedzibą królewską do XVII wieku, kiedy tę rolę przejęła Warszawa. Pałac w roku 1846 zajęli Austriacy i przekształcili w koszary. W roku 1905 rozpoczęto odbudowę. W roku 1939 oddziały niemieckich faszystów umieściły tu siedzibę gubernatora oraz dowództwo miasta. Większość zabytków kultury udało się wywieźć do Kanady przed nazistowską grabieżą. Polacy zapobiegli też wysadzeniu zamku. W ten sposób Kraków mniej ucierpiał podczas II wojny światowej niż Warszawa. Warto obejrzeć pomnik konny bohatera polskich powstań Tadeusza Kościuszki. Oryginał został zniszczony przez nazistów, ale na podstawie projektów zrekonstruowano go w Niemczech i jako dar miasta Drezna wrócił na Wawel. Gotycka katedra została wzniesiona na miejscu dwóch wcześniejszych budowli romańskich. Z tych ostała się jedynie widoczna do dziś krypta oraz dolna kamienna część wieży srebrnych dzwonów. Różniące się między sobą wieże otoczonej rzędem kaplic trójnawowej bazyliki tworzą niezwykły, a jednak harmonijny kompleks. Dzwonnice wykończono czerwoną cegłą w stylu neoromańskim, podczas gdy wieża zegarowa reprezentuje styl barokowy.
Odlany dla króla Zygmunta dzwon jest największym w kraju i wiąże się z nim wiele legend. Korzysta się z niego tylko przy specjalnych okazjach. Ostatnio bił na wieść o śmierci papieża Jana Pawła II. Najsłynniejsza część budynku to stanowiąca jedno z najpiękniejszych dzieł renesansu środkowoeuropejskiego, pokryta złotą kopułą Kaplica Zygmuntowska. Dwóch stron wejścia strzegą posągi Michała Archanioła i świętej Małgorzaty. Pochodzenie zawieszonych po lewej stronie bramy kości mamucich pozostaje niewyjaśnione, ale od stuleci podtrzymuje się przesąd, że kościół będzie stał, póki one wiszą na bramie. Nawa główna jest oddzielona od dwóch naw bocznych rzędem filarów. Wnętrza bazyliki i kaplic kryją liczne ciekawostki. W kaplicach i kryptach umieszczono nagrobki wielu władców. Pochowano tu Władysława Łokietka, Władysława Jagiełę, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego i Stefana Batorego, także kilku biskupów Krakowa, wielu arystokratów i artystów, na przykład wieszcz polski Adam Mickiewicz tu odnalazł wieczny spokój. Większość zwiedzających pielgrzymuje do wykonanego z białego marmuru nagrobka kanonizowanej w roku 1997 królowej Polski Jadwigi z rodu Andegawenów. Dziedziniec zdobią charakterystyczne włoskie elementy architektoniczne, biegnące jeden nad drugim krużganki mogłyby służyć za dekorację do Romea i Julii. Pałac jest dziełem mistrza Franciszka, zwanego Florentczykiem. Dziedziniec reprezentacyjny to dobrze skomponowana, zachwycająca przestrzeń, zwłaszcza dwa podparte arkadami poziomy okalających w kształcie podkowy skrzydeł budynku sygnalizują trzeźwą subordynację i przemyślaną regularność renesansu. Wkraczają w to z lekkością, niemal żartobliwym rozmachem wznoszące się ku niebu, podpierające dach szczupłe kolumny trzeciego krużganka. Wzdłuż nich zachwycające, biegnące przez całą długość fryzowe zdobienia z medalionów i różańców, pisze Giulia Bacz. Na dziedzińcu pałacu urządzano turnieje rycerskie, śluby i inne uroczystości. To tutaj odbyły się zaślubiny Izabeli z Janem Zapoju. Przez 16 lat żył tu nadworny muzyk Balint Bokwork, książę lutni. Z zamkiem związane są dwie ciekawe legendy. Według buddystów w północno-zachodnim rogu dziedzińca znajduje się jeden z siedmiu przekazanych ludzkości przez Shivę czakramów, który napełnia energią medytujących w pobliżu. Druga historia mówi o smoku, który zamieszkiwał jaskinie pod krakowskim wzgórzem zamkowym. Poddani poskarżyli się księciu, że bestia pustoszy ich stada, a nawet pożera ludzi. Jeden z miejscowych szewców wykonał wypełnioną siarką imitację owcy, która sprowadziła śmierć na żarłocznego smoka. Dopiero po zniknięciu bestii rozpoczęto rozbudowę zamku. Kręte schody w baszcie złodziejskiej prowadzą do jaskini, przed którą możemy osobiście poznać ziejącego ogniem smoka. Na szczęście jest to tylko rzeźba oblegana tłumnie przez lubujące się w bajkach dzieci. Ale historia może też mieć pewne uzasadnienie, gdyż archeolodzy odnaleźli w jaskini dobrze zachowane kości dinozaurów. Szczególnie lubianym miejscem spacerów krakowiaków jest brzeg Wisły. Tak jak brzeg rzeki, również śródmiejskie uliczki przywołują nastrój szczęśliwych czasów pokoju. Którędy byśmy nie poszli, wkrótce i tak trafimy na jedyny w swoim rodzaju imponujących rozmiarów rynek główny. W Europie wielkością wyprzedza go jedynie wenecki plac świętego Marka oraz plac świętego Piotra w Watykanie. Średniowieczny plac o wymiarach 200 na 200 metrów w rzeczywistości wygląda na jeszcze obszerniejszy. Wieże kościelne optycznie go powiększają.
Niegdyś kupcy solni, sprzedawcy ryb, przekupki z warzywami i kwiatami oraz masaże prezentowali tu swoje towary, podczas gdy na środku placu, w sukiennicach, zgodnie z jego nazwą, sprzedawano sukno. Jak to bywało w średniowieczu, centrum miasta nie służyło jedynie handlowi. Na rynku organizowano uroczystości i egzekucje, walne zgromadzenia, elekcje i protesty. Tutaj mieszkańcy miasta hołdowali polskim królom. Z każdej ze stron rynku odchodzą po trzy ulice, które wytyczyły obowiązujący do dziś w Śródmieściu regularny układ ulic. Gotycka hala sukiennic o łukowym sklepieniu dziś przypomina raczej wschodni bazar, na którym znajdzie się galanterię ozdobną, jak również przyprawy, pamiątki, dewocjonalia oraz pocztówki. W wielkiej sali na piętrze urządza się bale. Tam znajduje się też galeria polskiego malarstwa i rzeźby XIX wieku. Oryginalny budynek spłonął w pożarze. Dzisiejsza renesansowa hala pochodzi z 1556 roku. Widniejące nad 100-metrowymi arkadami maszkarony zaprojektował Santi Gucci. Na piętro prowadzą szerokie schody. Pod arkadami widnieją tablice pamiątkowe i herby polskich miast. Stojąca po wschodniej stronie sukiennic niska budowla z zieloną kopułą to kościół świętego Wojciecha, który zajął miejsce wcześniejszej drewnianej świątyni. Tradycja mówi, że kazania głosił tu sam patron, który do Polski dotarł z Węgier, z dworu króla Stefana. Drewniany kościół w XI wieku zastąpiła romańska budowla z kamienia, stanowiąca zarazem część systemu fortyfikacji miejskich. Najważniejszym budynkiem kościelnym miasta jest wzniesiony z czerwonej cegły kościół mariacki z dwoma różnymi wieżami. Jego pełna nazwa to Kościół Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Niższa, 69-metrowa wieża to dzwonnica, a wyższa, 81-metrowa, była niegdyś wieżą obserwacyjną. W czasach najazdów tatarskich obie odegrały swoją rolę. Według tradycji wieżę wznosiło dwóch braci, z których młodszy zasztyletował starszego, by jego dzieło nie okazało się wyższe. Sztylet zabójcy umieszczono na murze pod arkadami. Na murach kościoła umieszczono tablicę ku czci cieszącego się wielkim szacunkiem Jana Pawła II, który za młodu, jeszcze jako Karol Wojtyła, pełnił tu posługę kapłańską. Skrzydłowy obraz mistrza Wita Stwosza wielu znawców uznaje za najpiękniejszy z rzeźbionych ołtarzy świata. Węgierski poeta Janosz Pilinszki pisze o nim. Symbol trafia w serce. Pośród skrzypiących hałasów rzeczywistości otwierają się bramy niebios, bramy utraconego raju. Na chwilę powraca to, co utracone, co musimy odnaleźć na nowo. Ukazujące wydarzenia z życia Chrystusa dzieło o wymiarach 11x13 metrów powstawało przez 12 lat. 14-wieczne witraże w ołowianych ramach są dziełem miejscowego rzemieślnika. W małej kaplicy świętego Antoniego przy nawie głównej niegdyś przygotowywano skazańców, skąd po całonocnym czuwaniu prowadzono ich na rynek na stracenie. Okalające rynek główny średniowieczne domy i nastrojowe uliczki kryją wiele atrakcji. Tu znajdują się budynki Collegium Maius oraz Collegium Novum. Uniwersytet Jagielloński jest najstarszym uniwersytetem Europy Środkowej. Muzeum Uniwersytetu urządzono w budynku Collegium Maius. W tak zwanej szarej kamienicy zatrzymali się niegdyś Henryk Walezy, a później także Tadeusz Kościuszko. Znajdująca się na murze domu włoskiego tablica pamiątkowa głosi, że żyła tu pochodząca z Włoch rodzina, która uruchomiła pierwsze usługi pocztowe. W kamienicy Bonerowskiej w roku 1605 odbyło się wesele pretendującego do rosyjskiego tronu księcia Dmitriego z córką jednego z polskich wojewodów. W domu pod Złotą Głową działa klub ateistów. W kamienicy Morsztynowskiej oraz Pinocińskiej i Hetmańskiej znajduje się znana restauracja z kilkusetletnią tradycją. To tu, u Wierzynka, spotkali się królowie Polski Kazimierz Wielki, Czech Karol IV, Węgier Ludwik Węgierski i Danii Waldemar. Kamienica Gucich w XVI wieku była domem pochodzącego z Włoch architekta i rzeźbiarza Santi Gucci, przodka światowej sławy projektanta mody. Wieża dawnego ratusza samotnie wzbija się w niebo. Sąsiedni budynek rozebrano jeszcze w XVI wieku. Dziś w budynku działa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
podziemiach powstałego wskutek połączenia trzech sąsiadujących budynków pałacu Krzysztofory eksperymentował średniowieczny naukowiec indywidualista, alchemik Twardowski, którego legendę zna każdy Polak. W sklepach z pamiątkami do dziś chętnie kupowana jest figurka siedzącego na księżycu Twardowskiego. Zabytkowe ulice Starego Miasta są szczególnie urokliwe po zmierzchu. Na północ od rynku znajduje się najciekawszy fragment okalających miasto dawnych murów obronnych. Spacerując po Krakowie, prędzej czy później natkniemy się na charakterystyczne okrągłe precle, czyli krakowskie obwarzanki. Na Starówce można odnaleźć kilka kawiarni nawiązujących do czasów monarchii, współegzystujących z kawiarniami internetowymi XXI wieku. Brama Floriańska nosi imię patrona miasta, stąd prowadziła droga królewska na Wawel. Nie jeden władca wszedł na zamek przez wzniesioną w roku 1307 bramę. Niegdyś mury miejskie miały 8 wyposażonych w mosty zwodzone bram. Ich obroną poza strażnikami zajmowali się członkowie cechów. Każdy z cechów dysponował wyznaczonym dla niego fragmentem murów, przy którym zakładano małe warsztaty i sklepy cechowe. Mający 24 metry przekroju barbakan z wykonanymi z czerwonej cegły grubymi murami wzniesiono w obronie przed Turkami. W pałacu biskupim naprzeciwko kościoła Franciszkanów żył biskup krakowski Karol Wojtyła, który jesienią 1978 roku jako Jan Paweł II zasiadł na tronie Piotrowym. Był nie tylko pierwszym polskim papieżem, ale po blisko 500 latach także pierwszą głową kościoła nie mającą pochodzenia włoskiego. Za pontyfikatu sześciokrotnie odwiedzał ojczyznę i wówczas zawsze zatrzymywał się w pałacu biskupim. Karol Wojtyła urodził się w roku 1920 w Wadowicach. W wieku 26 lat otrzymał święcenia kapłańskie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił doktorat z teologii. Oprócz prac filozoficznych i teologicznych pisał także dramaty i nowele. Duże uznanie ludzi oświeconych wzbudził, gdy jako papież przyznał się do popełnionych przez Kościół katolicki licznych przewinień, przepraszając za wyprawy krzyżowe, krzywienie wiary siłą, sprzeciw wobec nauki oraz okrucieństwa inkwizycji. Rodacy słusznie są dumni z Jana Pawła II. Zaledwie 3 z europejskich kopalni soli zostały przekształcone na obiekty turystyczne. Austriacki Hallstatt, siedmiogrodzki Parajt i polską Wieliczkę włączono na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Tutejsza sól pochodzi sprzed ponad 20 milionów lat, kiedy to pozostała po wyparowaniu wody morskiej ogromna ilość soli. Używaną do konserwacji żywności i garbowania skór sól początkowo wypłukiwano wodą. Bardziej wydajne wydobywanie gród rozpoczęli węgierscy górnicy około 700 lat temu. Kinga, córka króla Węgier Beli IV w wieku 15 lat, została wydana za króla Polski Bolesława Wstydliwego. Małżeństwo dyplomatyczne okazało się bardzo udane i para królewska przeżyła 40 lat w szczęśliwym związku. Po śmierci męża Kinga nie podjęła się kierowania państwem i do śmierci przebywała w klasztorze Klarysek w Starym Sączu. Przybyli na jej wyzwanie górnicy zapewnili miastu stałe wpływy, gdyż w średniowieczu sól była jednym z najbardziej poszukiwanych towarów eksportowych. W Wieliczce po dziś dzień wydobywa się sól, lecz już nie w ilościach przemysłowych. Na głębokość blisko 300 metrów w głąb kopalni prowadzą drewniane schody, niby bez końca. W powstałych wyrobiskach i komorach wystawiono zachwycające wyeksponowane światłem rzeźby solne. W pierwszej komorze widzimy pomnik wielkiego astronoma Kopernika.
Rzeźby Komory Janowce przedstawiają znaną legendę. Król Byla IV podarował swojej córce Kindze kopalnię soli w Maromorosz. Królewna na znak objęcia we władanie do jednego z szybów wrzuciła swój pierścień. Według nieprawdopodobnej legendy ten pierścień został odnaleziony w jednym z bloków soli w Wieliczce. Grupa rzeźb prezentuje moment odnalezienia pierścienia. Pracowało tu około 1000 górników, wydobywając sól siłą własnych rąk przy pomocy czekanów. Urobek korytarzami transportowały nie wagoniki, lecz wozy ciągnięte przez konie pociągowe. Pracujące przez lata niemal w całkowitych ciemnościach konie z kopalni ślepły. Ich cierpienia ustały wraz z wprowadzoną w XX wieku mechanizacją. W jednej z komnat na zwiedzających czeka prawdziwa gratka, koncert orkiestry górniczej w galowych mundurach. Rzeźba solna w komorze Kazimierza III Wielkiego przedstawia króla, twórcy statutu żub solnych. W komorze Sielec i w Pieskowej Skale przedstawiono narzędzia wydobywcze i urządzenia transportowe. Ich użycie przedstawia prezentacja audiowizualna. Trasa turystyczna prowadzi wzdłuż jaskiń solnych i kopalnianych. W wyrobiskach pracują wyrzeźbione z soli krasnale. Kopalnia ma 9 poziomów, a odwiedzana przez turystów 3-kilometrowa trasa obejmuje zaledwie 3% chodników. Ich całkowita długość wynosi ponad 300 km, a kopalnia mieści w sumie około 2000 szybów. Jedynie kaplice Świętego Krzyża zdobią drewniane rzeźby. Znajdujące się w długiej na 55 metrów, a wysokiej na 12 metrów kaplice Świętej Kingi, figury i płaskorzeźby zostały wykonane z użyciem około 20 tysięcy ton soli. Płaskorzeźby na ścianach obrazują życie Chrystusa. Znajdziemy tu również relief Ostatniej Wieczerzy. Oczywiście i tu znajdziemy pomnik poświęcony pamięci Jana Pawła II, który kanonizował Kingę. Oświetlona kryształowymi żyrandolami ogromna sala na długo pozostaje w pamięci odwiedzających Wieliczkę turystów. Wieliczka czci pamięć pracujących w niej niegdyś górników i inżynierów. Osobną komorę poświęcono Józefowi Piłsudskiemu. W komorze Weimar pokaz Światło i Dźwięk prezentuje pracę górników przy akompaniamencie muzyki Chopina. Stoi tu rzeczywistych rozmiarów pomnik Goethego. Ojcowski Park Narodowy warto zwiedzić, jeśli w Krakowie spędza się co najmniej tydzień.
W oddalonym zaledwie o 20 km od miasta parku znajdziemy zarówno pałace, jak i jaskinie otoczone skałami, koryta potoków i lasy. Ojców jest popularnym miejscem weekendowych wypadów za miasto, dlatego turyści powinni go raczej odwiedzać w ciągu tygodnia. Zapewniające nastrój piknikowy przydrożne stanowiska z grillem i małe bary są otwarte przez cały tydzień. Do zajmującego 21 km2 parku łatwo dotrzeć również autobusem. Jako że Polska jest tradycyjnie katolicka, również w parku znajdziemy miejsce na modlitwę. Nie jest to kościół z kamienia, lecz usytuowana naprzeciwko parkingu ładnie rzeźbiona drewniana kapliczka. Stąd wszyscy wyruszają na wycieczkę. Ruch samochodowy jest dalej zakazany, ale możemy skorzystać z przejażdżki bryczką. Taksówka konna prowadzi nas obok szeregu domków letniskowych do ruin ojcowskiego pałacu z XIV wieku. Wielu krakowiaków ma tu swoje domki i działki. Wiele osób hoduje tu hobbystycznie warzywa lub owoce. Tradycję ma też kiszenie kapusty. Wyhodowaną w ogródku kapustę kisi się w beczkach lub ostatnio też w glinianym naczyniu. Używa się jej do bigosu. Polską potrawę narodową poetycko opiewa Mickiewicz w Panu Tadeuszu. W kociołkach bigos grzano, w słowach wydać trudno bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną. Słów tylko brzęk usłyszy i rymów porządek, ale treści ich miejskiej nie pojmie żołądek. Aby cenić litewskie pieśni i potrawy, trzeba mieć zdrowie, na wsi żyć, wracać z obławy. Przecież i bez tych przypraw potrawą nie lada jest bigos, bo się z jarzyn dobrych sztucznie składa. Bierze się doń siekaną, kwaszoną kapustę, która wedle przysłowia sama idzie w usta. Zamknięta w kotle, łonem wilgotnym okrywa wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa. I praży się, aż ogień wszystkie z niej wyciśnie, soki żywne, aż z brzegów naczynia war pryśnie i powietrze dookoła zionie aromatem. Polacy lubią naturę, wycieczki, piknik i gotowanie na świeżym powietrzu. Na terenie parku, oprócz pałaców, można też zwiedzić kilka zabytkowych willi. Z niegdyś imponującego budynku pałacu ojcowskiego ostała się jedynie ośmiokątna wieża oraz brama. W pobliżu można zwiedzić dwa muzea. W Muzeum Regionalnym poznać można historię, etnografię i tradycje okolic, a w Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego tutejszą florę i faunę. Malownicza Dolina Prądnika wije się między wysuniętymi najbardziej na południe pasmami Jury. Zwężającą się miejscami niczym kanion Dolinę Potoku otaczają skały wapienne o różnorodnym kształcie. W szerszych miejscach doliny znajdziemy zielone łąki, a białe skały zdobią mniejsze lub większe jaskinie. Wylot doliny tworzy formacja skalna zwana Bramą Krakowską, a wznoszący się za nią słup skalny to Maczuga Herkulesa. W ostatniej części mającej około 10 km długości doliny oczom turysty ukazuje się stojący na stromej skale romantyczny zamek. Pieskową skałę zbudowano w XIV wieku jako królewską strażnicę. Później przeszła w ręce polskiej rodziny szlacheckiej. Obecny kształt nadano jej w XVI wieku. Od strony doliny widzimy przede wszystkim baśniowy pałac, podczas gdy będąc już na skale ujrzymy silną twierdzę. Mury z pięcioma wieżami strzegą imponującej barokowej bramy. Na dziedzińcu od wiosny zachwycają kolorowe kwiaty.
W budynku działa filia Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu, prezentująca przede wszystkim meble, obrazy i przedmioty sztuki użytkowej z okresu renesansu. Na dziedzińcu latem organizowane są koncerty muzyki poważnej. Wycieczka na świeżym powietrzu sama w sobie jest przyjemnością, ale urozmaicić ją można wzorem innych, obiadem w doskonałej restauracji pałacowej. Pałac ma bezpośrednie połączenie autobusowe z Krakowem, tak więc i spożyte po obiedzie piwo nie będzie stanowiło problemu. Romantyzm pokrytego brukiem dziedzińca z arkadami wzmacniają renesansowe lodżie i włoskie ozdoby w stylu sgraffito. Z dziedzińca, tarasów i okien Pieskowej Skały roztacza się malowniczy widok. Nie zapomnijmy zabrać aparatu, a i lornetka może się przydać. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego żyje wiele zwierząt. Wielbiciele ptaków powinni koniecznie tam zajrzeć. Bez względu na to, czy byliśmy na wycieczce, czy zwiedzaliśmy miasto, wieczorem warto się wybrać na rynek główny Krakowa, który o tej porze funkcjonuje już jako deptak. Przed kolacją możemy się przejechać jedną ze stojących przy rynku dorożek. Ogromny plac niemal z każdej strony okalają restauracje z ogródkami. Choć znajdziemy tu lokale z włoską, arabską, grecką, chińską i kto wie jeszcze jaką kuchnią, możemy też wypróbować tradycyjne potrawy kuchni polskiej. Na polską gastronomię wpływały państwa sąsiednie, zwłaszcza słowiańskie. Barszcz i kapuśniak oraz kiszona kapusta i buraki są tak samo rozpowszechnione jak w Rosji. Również bigos robi się z kapusty kiszonej z dodatkiem dziczyzny i leśnych grzybów. Dawniej gotowano go na polowaniach. Dania warzywne zapieka się z podsmażaną bułką tartą i śmietaną. Szczególnie lubiane są leśne grzyby. Pośród dań mięsnych popularne są zrazy przygotowywane na parze ze smażonej wołowiny lub cielęciny z cebulą i grzybami. Sztuka mięsa zapiekana to wołowina z warzywami serwowana w gęstym sosie chrzanowym. Lubiane są też dania rybne, a zwłaszcza z pstrąga. Pośród dań mącznych królują pierogi i bliny. Polskim specjałem są nadziewane powidłami różanymi pączki. Polacy jedzą bardzo dużo leśnych owoców, jagód i jeżyn. Są też narodem piwoszy, a i do większości polskich potraw bardziej pasuje piwo niż wino. Gustujący w swoistych smakach turyści powinni spróbować piwa z sokiem malinowym. Pośród alkoholi wysokoprocentowych najpopularniejsza jest wódka. W tej zwanej Goldwasser pływają drobinki złota, a żubrówkę przyprawia się aromatyczną trawą. Choć także w Krakowie odnajdziemy znane na całym świecie restauracje typu fast food, naprawdę warto wypróbować miejscowe specjały. Wspomnieć też należy o krakowskich imprezach dla marzących o czymś ponad zwykłą kolację. Wieczory muzyki poważnej na Wawelu, festiwal beethovenowski, dni muzyki organowej, festiwal muzyki tradycyjnej, festiwal tańców dworskich, spośród których najbardziej widowiskowe są organizowane w pierwszy dzień lata wianki, kiedy to puszcza się na Wisłę wianki z zapalonymi świecami.
Bez względu na obrany środek lokomocji, z Krakowa w ciągu godziny można dotrzeć do Katowic. Miasto jest centrum Górnego Śląska. Przez jakiś czas należało do Czech. Potem przez 200 lat do Imperium Habsburgów i dopiero w XVIII wieku wróciło do Polski. Jest przede wszystkim miastem przemysłowym i górniczym oraz gospodarczym centrum województwa. Jego atrakcje turystyczne skupiają się w Śródmieściu. Rynek i odchodzący od niego deptak tu też ma zasadniczą rolę. Możemy posiedzieć w wypielęgnowanych parkach miejskich, których większość założono w zeszłym stuleciu. Najważniejszą atrakcją rynku jest zbudowany w roku 1907 klasycystyczny Teatr Miejski imienia Wyspiańskiego. Znane są wzniesione z drewna modrzewiowego lub jodły kościoły i domy śląskie. Te wraz z innymi dziełami architektury ludowej przechowuje katowicki skansen. Symbolu okrucieństwa i braku człowieczeństwa, jakim stał się hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz, na próżno szukać na mapach Polski. Miasto funkcjonuje pod polską nazwą Oświęcim. Posiada prawa miejskie już od XIII wieku. Przed II wojną światową nie było specjalnie znane również w kraju. Do dziś nie byłoby odwiedzane przez turystów, gdyby nie działał tam od maja 1940 do stycznia 1945 roku nazistowski obóz śmierci wpisany do historii powszechnej pod nazwą Auschwitz. Nad bramą widnieje znany z wielu filmów napis Arbeit macht frei, czyli praca czyni wolnym. Hitlerowcy starali się ukryć prawdziwe Auschwitz pod szyldem obozu pracy. Pod koniec wojny stało się jasne, że więźniów zabijały nie tylko nieludzkie warunki bytu i nieludzkie traktowanie. W egzekucjach na podstawie wyroków sądów doraźnych życie straciło ponad 20 tysięcy osób, a kilka milionów zostało zagazowanych w komorach gazowych. Będący węzłem kolejowym Oświęcim nadawał się doskonale na obóz śmierci, do którego ofiary przywożono w bydlęcych wagonach. Niemcy dla własnych celów zaadaptowali stare koszary. Okalające wolne przestrzenie ułatwiły pilnowanie obozu i umożliwiały też jego rozbudowę. Z niezwykłym okrucieństwem wymordowano tu 2 miliony osób różnych narodowości. Ofiary narodowości polskiej, węgierskiej, czeskiej, rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej oraz pozostałych upamiętniają wystawy urządzone w poszczególnych barakach. Pokazy filmowe prezentują również ówczesne nazistowskie dokumenty filmowe. Blisko 90% ofiar było pochodzenia żydowskiego. Ale faktem jest, że deportowano tu antyfaszystów i osoby stawiające opór bez względu na pochodzenie. W pobliżu działał lager w Birkenau. A w całej Polsce w czasie II wojny światowej działało ponad 40 takich instytucji. W ramach wystawy głównej co pół godziny pokazywane są projekcje filmów dokumentalnych o wyzwoleniu obozu. Tu też znajdziemy księgarnię, gdzie nabyć możemy albumy fotograficzne i materiały audiowizualne. Kilka uderzeń, kilka trzasków, wymach oficerek, dźgnięcie bagnetem, kilka głuchych skarg. Napisał Imre Kertész.
laureat literacki Nagrody Nobla, znany głównie jako autor powieści Los utracony. Koszmar obozów zagłady przedstawia wiele innych dzieł literackich i filmowych. Jako pierwsza nakręcona tu została w oryginalnej scenerii monumentalna ekranizacja powieści Wojna amerykańskiego pisarza Hermana Wołka. Roberto Benigni został nagrodzony Oscarem za swój film Życie jest piękne. Na wystawach urządzonych w barakach prezentowane są rzeczy osobiste więźniów, ich prycze, latryny, sale tortur i biura strażników. Ludzkie włosy, okulary, protezy, amalgamat z plomb dentystycznych, pospolite kufry z fibry, zdjęcia wychudzonych i ogolonych na łyso dzieci i starców, listy, pamiątki, ruchome i nieruchome obrazy o zaskakującej sile wyrazu, migające światła, stukot kół pociągu. Poza Polakami i Żydami miejsce to odwiedza wielu Niemców. Młodzi i starzy, którzy przeżyli II wojnę światową. Czy byli faszystami? A może wręcz przeciwnie? Czy przywiodło ich tu sumienie? Chcą pamiętać, czy chociaż tak post factum odpokutować? I jakie myśli wyzwala w wielonarodowym tłumie turystów spotkanie z niewyobrażalnym? Czy zastanawiają się, tak jak Robert Harris w swojej książce Dzień Führera, co by było, gdyby III Rzesza wygrała wojnę? Gdyby i na nich przyszła kolej? Obóz zagłady w każdym wyzwala inne uczucia. Nikt jednak nie pozostaje obojętny. Wraz z pogorszeniem sytuacji Niemców na froncie w obozach wzmożono tempo egzekucji. Ofiary zaganiano pod prysznic, gdzie zamiast wody puszczano gaz. Ciała jedno na drugim przewożono na ręcznych wózkach do krematorium, gdzie były palone. Tutaj kustosze nie zastosowali żadnych środków ekspresji. Brak zdjęć, brak podkładu muzycznego. Nagie ściany i okopcone krematorium mówią więcej niż najlepsza wystawa. Krosno jest średniowiecznym miastem kupieckim, które zachowało coś ze swojego dawnego nastroju. Tędy prowadził szlak winiarski, którego najważniejszym towarem był tokaj dostarczany tą drogą na europejskie dwory. Część historyczna miasta leży na południe od rzeki, na małym pagórku. Na rynku nadal trwają prace archeologiczne wokół średniowiecznego ratusza i starych kamienic mieszczańskich. Jedna z okalających plac winnic należała do kapitana twierdzy Eger, bohatera powieści Gwiazdy Egeru Isztwana Dobo. Do pobliskiego zamku w Kamieńcu zbiegł krewny Dobo Balint Bolosi, poeta twierdz pogranicza, kiedy oskarżono go o obrazę majestatu. Najznakomitszym zabytkiem Krosna jest kościół i klasztor ojców franciszkanów z XV wieku, w kaplicy którego pochowano miejscowych Romea i Julię. Na całym świecie możemy trafić na podobne legendy. Bohaterami krośnińskiej było przyrodnie rodzeństwo Anna i Stanisław, którzy jako bliscy krewni potrzebowali zgody papieskiej na ślub. Jednak nim narzeczony wrócił ze zgodą, dziewczyna zmarła. Stanisław z żalu podążył za nią. Młodzi należeli do rodziny szlacheckiej władającej w średniowieczu Oświęcimem. Przylegający do dawnych murów obronnych XIX-wieczny kościół przebudowano w znaczący sposób.
W średniowieczu Krosno nazywano też Małym Krakowem w związku z jego bogactwem i kwitnącym handlem. Przed potopem, czyli najazdem Szwedów, nazwanym tak przez Sienkiewicza, również książę Siedmiogrodu Jerzy II Rakoczy oblegał zamek. Potem nadeszły czasy upadku, do chwili, gdy w XIX wieku za sprawą odkrycia ropy rozkwitł przemysł miasta i całej okolicy. Współcześnie Krosno zamiast przemysłu pochwalić się może turystyką i to nie bez przyczyny. W drugim z miejskich kościołów mieści się 5-tonowy dzwon, drugi, największy w kraju po Zygmuncie. Osobna dzwonnica ma 38 metrów. Krosno jest pierwszą ze stacji drogi Świątyń Karpackich. Jest znanym miejscem pielgrzymek, odwiedzanym przez osoby zatrzymujące się w Krakowie. Tarnów to miasto generała Bema, który zwiedził pół świata. Walczył na Węgrzech, mieszkał w Turcji i wreszcie pochowano go tu, gdzie się urodził. Mauzoleum stoi w Parku Strzeleckim. Umieszczony na 6 kolumnach korynckich sarkofag wynurza się ze sztucznego jeziora pełnego lilii wodnych. To piękne, ale niezwykłe rozwiązanie zrodziła potrzeba chwili. Bem bowiem walczył w Turcji, po czym został namiestnikiem syryjskiego Aleppo i przeszedł na islam. Dlatego katolicka Rada Biskupów nie zezwoliła na pochowanie największego z polskich bohaterów w polskiej ziemi. Józef Bem urodził się w 1794 roku. Ukończył Warszawską Akademię Wojskową i już w wieku 18 lat wziął udział w wyprawie napoleońskiej do Rosji. Był doskonałym strategiem, genialnym dowódcą i odważnym żołnierzem. Po złożeniu broni w Villagosz jako Murat Pasa został namiestnikiem Aleppo. Przewidział wybuch wojny rosyjsko-tureckiej, ale już jej nie dożył. Zmarł w grudniu 1850 roku. Z inicjatywy Tarnowskiego Komitetu Sprowadzenia do kraju zwłok generała Józefa Bema w roku 1929 jego prochy wróciły do rodzinnego miasta. Ozdobioną orłem białym srebrną trumnę przewieziono przez Stambuł, Sofię, Belgrad, Budapeszt, Kraków do Tarnowa, gdzie został ponownie pochowany. Oznaczony tablicą pamiątkową dom rodzinny generała stoi przy Tarnowskim Rynku. Wysokie Tatry to najwyższy fragment pasma Karpat. Tereny górskie o charakterze alpejskim w latach 50. XX wieku ogłoszono parkiem narodowym. Chociaż Tatry są piękne o każdej porze roku, turystów przyciągają stoki narciarskie. Centrum ruchu turystycznego regionu jest Zakopane. Stefan Batory w roku 1578 nadał małej górskiej miejscowości rangę wsi. Minęło dużo czasu, nim pod koniec wieku XIX Zakopane stało się uzdrowiskiem, centrum turystycznym i rajem narciarskim. Dzisiaj liczba mieszkańców miasta wynosi 30 tysięcy. Jako pierwszy warszawski lekarz dr Chałubiński rozpoznał dobrotliwy wpływ czystego tatrzańskiego powietrza na choroby górnych dróg oddechowych. Efektem jego niestrudzonej pracy są powstałe na stokach hotele, sanatoria i wille. Na przełomie wieków Zakopane było już najpopularniejszym z uzdrowisk polskich. Wzdłuż deptaka miejskiego, czyli Krupówek, znajdziemy liczne sklepy, restauracje, gospody i ogródki piwne. Wszędzie trafimy na sprzedawców naturalnego i wędzonego sera owczego, czyli oscypków, które doskonale nadają się na prezent. Można tu poznać smak polskiej kuchni oraz przepłukać gardło dobrym polskim piwem. Restauracje oferują też świeżo złowione w potokach górskich pstrągi, które powinno się spróbować.
Dostępne są tu wszelkie ważne dla turystów usługi, takie jak kantory i bankomaty, biura podróży, w których możemy zarezerwować nocleg, punkty informacji turystycznej i księgarnie z mapami, przewodnikami i albumami fotograficznymi, sklepy z pamiątkami, poczta, możliwości skorzystania z telefonu i internetu, postój taksówek. Możemy tu wynająć przewodników górskich, kupić karnety narciarskie, wypożyczyć rowery i znaleźć też lekarza. Jednak Krupówki są też ważne z powodu swego niezwykłego charakteru. Muzycy uliczni i lalkarze bawią gapiów, woźnice proponują przejażdżki. Znajdziemy tu też kramy z serami, grzybami, obwarzankami i balonami. Nie ma miesiąca, kiedy nie byłoby tu warto przyjechać. Wiosną i latem zielone dywany alpejskich łąk pokrywają barwne plamy dzikich kwiatów. Szlaki turystyczne snują się wzdłuż wijących się potoków górskich. Na zboczach małe drewniane domy góralskie opierają się zębowi czasu. Owce, krowy i kozy pasą się na soczystej trawie. Choć niebo jest błękitne, tu na górze nie jest jednak zbyt ciepło. Wyżej, u podnóża wyłaniających się z trawy szarych skał, roztacza się widok na ukryte w dolinach małe miejscowości górskie. Złota polska jesień jest idealna na wycieczki oraz wyprawy piesze, rowerowe lub konne przejażdżki. Zimą główną rolę grają narciarze. Kiedy okolice otula gruba pokrywa śnieżna, miękki puch idealnie się nadaje do zjazdów. Oczywiście można też zjeżdżać na sankach lub snowboardzie. A z takiego śniegu lepi się doskonałe śnieżki. Przed pensjonatami stoją bałwany śnieżne, a spod śniegu widać tylko korony ciemnozielonych świerków. Wzlatujący z kominów dym to obietnica przyjaznego ciepła, a zmęczonym codziennymi zjazdami turystom w pensjonatach podaje się grzane wino. Pierwsze międzynarodowe zawody narciarskie urządzono tu w 1911 roku. W roku 1925 zbudowano skocznię narciarską, na której w roku 1929 oraz 1939 i 1962 rozegrano Mistrzostwa Świata. Od tego czasu infrastruktura miasteczka znacząco się rozwinęła. Dziś jest to już ośrodek uzdrowiskowy i rekreacyjny oraz stolica sportów zimowych na poziomie europejskim, odwiedzana nie tylko przez mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej. Na końcu ulicy znajdziemy słynny targ, na którym sprzedawane są grube swetry wełniane, drewniane rzeźby, skórzane kierpce, przedmioty ozdobne i użytkowe. Możemy tu nabyć zarówno przybory kuchenne, jak i niezbędne w saunie wiadro drewniane, czy też drewnianą płaskorzeźbę. Tuż za targiem znajduje się stacja kolejki linowej zbudowanej w okresie międzywojennym. Od tego czasu była wielokrotnie odnawiana. Dzisiejsze składy dostarczyła działająca w Alpach firma austriacka. Z okien kolejki widać cmentarz zasłużonych, gdzie leży między innymi Sabała, wybitny znawca ludowej sztuki góralskiej oraz bajek i legend tatrzańskich, krakowski pisarz i malarz Stanisław Ignacy Witkiewicz, a także Józef Krzeptowski, który podczas II wojny światowej przemycił przez granicę wielu ludzi uciekających przed niemieckimi prześladowcami. W polskich Tatrach do dziś kultywuje się tradycje góralskie, czyli muzykę i ludową rzeźbę oraz architekturę słowiańską z terenu Karpat. Stanisław Witkiewicz był tym krakowskim artystą, który na początku XX wieku, wykorzystując miejscowe motywy, stworzył w architekturze styl zakopiański. Większość domów na zboczach reprezentuje ten styl, wskazujący swoisty sposób odnowienia tradycji. Na stromym zboczu góry niedawno zbudowano letni tor bobslejowy, by miłośnicy zjazdów przybywali tu nawet wówczas, gdy nie ma śniegu. Na szczycie Gubałówki przy górnej stacji kolejki na turystów czeka restauracja z tarasem widokowym. Patrząc w dół, ujrzymy miasto,
Mając dobrą lornetkę, możemy przyjrzeć się krupówkom z lotu ptaka. Nad nami widać grzbiet Giewontu, góry będącej według legendy śpiącym olbrzymem, który w razie potrzeby obroni miasto przed wszelkim złem. Mające 175 km kwadratowych wysokie Tatry, a w ich ramach Beskid Śląski, są doskonałym miejscem do wspinaczek i wycieczek górskich. Przemierzając niekończące się pogórza, jeziora i wysokie góry Polski, turyści mają szansę odkryć piękne miejscowości, średniowieczne zamki, stylowe pałace i bogate muzea. Krążąc po zabytkowych ulicach i placach starówek, możemy rozpoznać na budynkach herby bogatych mieszczan, z wysokich zamków rozejrzeć się po okolicy, podziwiać bogate katedry i odświeżyć się spacerując po rozległych lasach. Poznać różnorodny krajobraz kraju, którego przyjaźni mieszkańcy i stara kultura z radością oczekują zwiedzających. Tekst Anna Maria Molnar-Borkowski. Czytał Ireneusz Machnicki.